Przy ołtarzu przybyli właśnie symbolicznie owiczej mędrcy ze wschodu, kiedy to dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego, zwaną popularnie Świętem Trzech Króli, uświadamiamy sobie, że Pan Jezus przyszedł do nas wszystkich. Dzisiaj na początku w tej mszy świętej sięgamy do korzeni, do Słowa Bożego, które nas odwołuje do tego prawdziwego wydarzenia tam w Betlejem. Ale idąc przez wieki, przez historię, chcemy dzisiaj też w tym wydarzeniu uczestniczyć. Chcemy się przenieść do tej autentycznej chrześcijańskiej radości i uznać, że Pan Jezus przyszedł do każdego z nas. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: idźcie tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Kochane dzieci, a może drodzy królowie na początku, kochane dzieci, wszyscy wy, drodzy bracia i siostry, rodzice, dziadkowie i goście, którzy przybyliście, abyśmy mogli dzisiaj świętować tę wspaniałą uroczystość objawienia Pańskiego, Święto Trzech Króli.
Właściwie chciałbym powiedzieć bardzo krótko, kierując się słowami arcybiskupa Rysia, który powiedział, że to, co chcesz powiedzieć, jeśli można pokazać, to pokaż. A więc dzisiaj, po tej mszy świętej, będziemy świadkami wielu scen, ewangelicznych scen, które będą nam uświadamiały sens tego dzisiejszego wydarzenia, tego wydarzenia pokłonu trzech króli. Może tylko te nasze dary. Mędrcy ze wschodu ofiarowali, jak słyszeliśmy w Ewangelii, złoto, kadzidło i mirę. Kochane dzieci, kto ma złoto w kieszeni? Ma jakąś szpadkę złota. Spróbujcie, masz jakieś złoto? Ja mam stawu. To nieźle. To już jest dużo. A może ktoś ma ze sobą kadzidło w kieszeni? Chyba nie bardzo. Złoto to jeszcze. No i mirę chyba też. Ale nie mamy się po co martwić, jeśli nie mamy tych darów, kiedy będziemy dzisiaj zmierzali z tymi trzema królami złożyć pokłon dziecięciu Jezus. Bo my te dary możemy sobie przełożyć na to, co prawdziwie możemy ofiarować Panu Jezusowi nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia w tym nowo rozpoczętym roku. Możemy mu ofiarować złoto, to znaczy swoje życie. Możemy mu ofiarować każdy dzień naszego życia, te wszystkie nasze trudy, te wszystkie nasze radości i te wszystkie nasze smutki. Nasze życie rodzinne, szkolne i wszystkie inne jego wymiary. A kadzidło? Co to może być kadzidłem? To nasza modlitwa. W Kościele używa się kadzidła właśnie po to, jako tego znaku, aby nasza modlitwa unosiła się tak jak to kadzidło, które się unosi dokąd? W górę, do nieba. A więc idźmy także do Pana Jezusa z darem modlitwy. Oczywiście radujemy się i cieszymy się, że to dzisiejsze nasze wydarzenie ma taką oprawę radosną, zewnętrzną. No, przepiękne stroje, będą korony na głowach, będą emblematy, będą sztandary, będą zwierzęta i wszystkie inne rzeczy, które scenariusz przewiduje. Ale źle by się stało, gdybyśmy nie szli w duchu wiary z modlitwą. Niech ta nasza modlitwa właśnie wyraża się dzisiaj w tak radosny sposób. I wreszcie właśnie mirra. To, co właśnie możemy też ofiarować, to nasza miłość. To nasza miłość do Jezusa Chrystusa, którą nie trzeba wypowiadać w bardzo głębokich słowach, ale dzieci kochając rodziców, rodzice kochając swoje dzieci, dziadkowie kochając swoich bliskich i przekazując najpiękniejsze skarby wiary, które przekazują jako owi strażnicy właśnie tradycji z racji swego wieku. Nauczyciele przez swoje wypełnianie powołania w duchu prawdy. To są właśnie te dary, które możemy złożyć Panu Jezusowi. Więc nie martwmy się, że nie mamy złota, choć ktoś tam ma w domu podobno. Nie martwmy się, że nie mamy kadzidła czy też miry. Mamy siebie. Mamy siebie. Mamy swoje bycie ze sobą, swoją wzajemną radość i obdarowywanie siebie nawzajem dobrym słowem, uśmiechem i tym, co może dać człowiek prawdziwie wierzący drugiemu człowiekowi. Thank you.
roku Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa na Placu Zwycięstwa. Wołam ja, syn polskiej ziemi, zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dziś, po 40 latach od tamtej chwili, chcemy przypomnieć słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła. Chcemy ponownie się nad nimi zastanowić. Dlatego tegoroczny Orszak Trzech Króli wyrusza pod hasłem Odnowi oblicze ziemi. Wraz z trzema królami, którzy pochodzą z różnych skąt świata oraz reprezentują trzy pokolenia, wyruszamy w drogę, aby zanieść do stajenki nasze pragnienia odnowy oblicza ziemi, odnowy oblicza naszej ojczyzny oraz odnowy serca każdego z nas. Tegoroczny Orszak Trzech Króli ma zachęcić nas do głębokiej refleksji nad słowami świętego Jana Pawła. Zachęcić do zbiorowego wysiłku na rzecz budowania lepszego świata. Budowania dobra w naszej ojczyźnie, do osobistej pracy nad przemianą naszych serc. Na podstawie Ewangelii. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Maryjo, Twe spojrzenie przeczyste, dziewicze, niech przy Tobie się uczę, jak zmieniać oblicze świata tego, ojczyzny i mej własnej duszy. Pozwól dziś więc Tobą drogę tę wyruszyć. Cały Twój totus tuus chcę Tobie zawierzyć i wszystko, co jest moje, do Ciebie należy. Wiara i rozum powinny iść w parze. Wiara i rozum drogę nam pokaże. Dzisiaj rozum wskazał znaki tajemnicze. Wiem, że wiara zmieni duszy mej oblicze. Blask prawdy rozjaśnił niebo nad mą ziemią. Veritatis splendor, gwiazdy się mienią. Czas narodzin Pana z gwiazd układu liczę. Chcę, by moja ziemia odmieniła swe oblicze. Z nadzieją patrzę w gwiazdy oraz w moje życie. Widzę, że się narodził świata odkupiciel. Redemptoris hominis, odkupi człowieka. Świat już od wielu wieków na Chrystusa czeka. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Jego gwiazdę widziałem na wschodzie. Chodźcie, wyruszamy, aby oddać mu pokój. Stańmy, chodźmy wszyscy do Thank you.
Drogi Herodzie, goście z dalekiego kraju u twych drzwi na przyjęcie czekają. Dawno ich nie było na naszym dworze. Wydają się oni jacyś dziwni. Zmęczeni być może? Prosić ich zaraz, niechaj nie czekają. Może jakieś wieści dla mnie dobre mają. Witaj, dostojny królu Herodzie. Rzecz się stała niesłychana. Tu, w twoim narodzie, gwiazda na niebie dziś światu oznajmiła, że w Betlejem święta narodziła się dziecina. Radzi byśmy, Herodzie, zobaczyć tę dziecinę. Lecz pierwej chcieliśmy u ciebie pobyć jakąś chwilę. Cóż na to, twoi kapłani? Jak pisma odczytują? Czy to wydarzenie poważnie traktują? Coś tam słyszałem, jak uczeni kapłani, co księgi prorockie czytają wnikliwie. Jakiś wers ciągle powtarzali. Emanuel, Bóg z nami, a o Betlejem coś tam między sobą opowiadali. Czyli ty, królu Herodzie, cieszysz się nowym królem w narodzie? A może i ty podążysz z nami za gwiazdy i światłem, znakami? Co ja słyszę, jakiś dzieciem pośpiesznie chce mi swój pokój oddać na świecie. Może i tron mi mój zabierze. Nie wiem, co robić. Mówię szczerze. O dostojni magowie, królowie ze wschodu, cieszę się bardzo z nowo narodzonego dzieciątka w mym królestwie. O jedno was tylko chcę prosić, abyście w drodze powrotnej do mnie przybyli, aby o nowonarodzonym dzieciem wieści ogłosili. Zabić, bo zagraża. To dzieciątko mnie przeraża. Nowe życie, dar od nieba. Zabić dzieci, zabić trzeba. Lepsze prawo jest rozmyte. Bzdury od samego rana. Zmień oblicze. Jaka zmiana? Gdy się złoszczę, zaraz krzyczę. Po co zmieniać swe oblicze? Nie ma chętnych? A niech stracę. Gratis. Proszę. Zapraszam na me pałace. Że oblicze, że odnowić, a kto by chciał się nad tym głowić? Wszystkich do nas zapraszamy, u Heroda spadla damy. Wszystkich zapraszamy na bal. Chce pani odmienić swe oblicze? Proszę użyć karty swej płatniczej. Najważniejsze by powstało ciało. Ciało, nowe ciało. Smętne, mętne, miej oblicze. U nas złość bez ograniczeń. Ja oblicze wam odmienię. Tusze, puder, kredki, cienie. Pani chce pan wyglądać niczym święty? Proszę zrobić makijaż permanentny. Ludzie, co się z wami dzieje? Wszyscy naraz do Betlejem. Chcesz odnowy? Idź w tę stronę. Zmień telefon, auto, żonę. Zapraszamy! Do nas! Chodźcie do gospody!
zapraszamy! 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 Już, już! Odpocznijcie trochę, odpocznijcie granie! Halo, halo! Dajcie sobie poltor, chłopaki! Otwórzcie! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Gdy bogaci idą goście, otwieramy drzwi na oścież. Kobiety, otwierajcie, zapraszamy wszystkich do karczmy. A dzisiaj zapraszamy tylko panie, co zostawiły dom w bałaganie. W izbie zostaw pajęczyny, chodź tu do nas, to się zabawimy. Orkiestra ściechowa nam zagra. Będziemy tańczyć. Dobre jadło, mocne trunki, to gospody podarunki. Nasze miody są lecznicze, wnet odmienią wasze życie. Chcesz dziś poczuć się spełniony? Pij do woli, zdradzaj żony. Dzisiaj tanio ci policzę, jak odmienisz swoje życie. Do nas, do nas! Do nas, do nas zapraszamy! Do nas! Nie lękajcie się. Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie. Tymczasem noc ciemna okryła Betlejem. Pogasły światła wokoło. Na polu za Betlejem posnęły białe baranki i pastuszkowie też ułożyli się do snu. W cieple dogasającego ogniska. Nikt nie wie, że tam w oddali spełnił się cud nad cudami. Że na ziemię zeszło Boże Dziecię i czeka na hołd ludzkich serc. Śpijcie spokojnie, ja będę czuwał nad owczarnią. Będę sobie grał i czas pioskami skracał. Dołożę też drew trochę do ogniska, by moim braciom pasterzom nie było zimno. Co to? Czy moje oczy śpiące?
Oto gwiazda na niebie się pali i świeci jasno niby słońce. Czyżby już nastał świata koniec? Nie lękaj się. Jestem posłem z nieba i przynoszę niesłychaną nowinę, którą mimo wszystko wierzyć trzeba. W Betlejem Panna zrodziła syna. Jest to Syn Boży, Odkupiciel całego świata. Choć w ubogim żłobie, jest to Zbawiciel początku i nie mający końca. Pobiegnij prędko, obudź pasterzy, niech pokłon dzieciątku złożą. Śpieszmy, niech wszyscy pośpieszą, którzy wierzą. Bogaci i biedni, wielcy i mali. Dobrze, że się już stali. Dziwy się dzieją na świecie. Na niebie gwiazda się pali. Hej, chłopcy, czy mnie słyszycie? Czemu tak wrzeszczysz po nocy? Słyszymy wyraźnie przecież. Gwiazdy nie widziały twoje oczy, że takie głupstwa pleciesz? Może każdy z was mnie wyśmieje, ale co widziałem, w to wierzę. I widzicie, co się dzieje na świecie? A strach człowieka po prostu bierze. Opowiedz nam o tym. Co się właściwie stało? Serce nam wali jak młotem. Bóg przybrał ludzkie ciało. Na pewno mu się zjawa śniła. Miał jakieś nocne widziadła. Oczy mu mgła pokryła, a zmora na piersiach siadła. Nie śmiejcie się. A to śpiewanie, coście przed chwilą słyszeli? Też chcielibyście wziąć za nic? Przecież się śpiewali anieli. Opatrzcie, coś z nieba płynie, szum słychać w obłokach. Może za chwilę świat zginie, ze strachu nie można oddychać. Nie lękajcie się, pasterze, do Betlejem pospieszajcie. W żłobie dziecię Jezus leży, pokłon wdzięcznie mu oddajcie. Ojciec syna zesłał z nieba, który w szopie się narodził, bo tak właśnie było trzeba, aby Bóg wśród nas mógł chodzić. Chwalcie tańcem i śpiewami Jezusa wraz z aniołami. Na gwiaździstym niebie światło tajemnicze zaprasza zmieniać ziemi tej oblicze. Pastores gregus, pasterze owczarni, dziś narodził się ten, co was nakarmi. Thank you.
Większe nie blask ciemnie. Dzieciom, młodzieży, wolontariuszom, którzy się zaangażowali w przygotowanie tego programu na różnych momentach naszego dzisiejszego pochodu. Panu Nadleśniczemu Waldemarowi Zarębie i pracownikom Nadleśnictwa za ich wkład w to, co przeżywaliśmy. Dziękuję bardzo serdecznie niezawodnym druhom strażakom na ręce pana prezesa za to, że tak dzielnie trzymali straż przy Herodzie i byli jego taką nadworną świtą. Bóg zapłać wszystkim druhom harcerzom, specjalnie pani Alinie i grupie tanecznej Phoenix za to, że byliśmy świadkami tak sugestywnego obrazu walki dobra ze złem i takiego bardzo pięknego przesłania, że dobro zwycięża przy narodzonym Jezusie. Także stadninie Horda z Księgienic za wypożyczenie tych zwierząt, z którymi niektórzy, jak zauważyłem, zdążyli się już sfotografować. Gospodarzom, panu Mazurowi, panu przewoźnikowi, prowadzącym panu Bartoszowi i panu Pawłowi. Rodzinom świętej rodziny. Właśnie, oklaszczmy ich tutaj. To jest rodzina niezastępcza, ale to jest rodzina tutaj. Państwo Orłowscy, zapraszamy też świętą rodzinę. Państwo Tunia są tutaj gdzieś na sali. Zapraszamy. Jeśli są, to bardzo proszę. Również bardzo dziękuję Mięgińskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. I co tu dużo mówić, te podziękowania składam na ręce niezmordowanej pani prezes, pani Wandy, dla której proszę o gromkie brawa, bo była takim spiritus mortis. Bardzo przepraszam, jeżeli... A jest święta rodzina, dobrze, właśnie jest. Oklaski dla drugiej świętej rodziny. Dziękuję także wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania jasełek. Te podziękowania na ręce pani Marii Sieroty bardzo serdecznie składam. Kapeli Radośni z Wróblowic i Dolnoślązakom z Ciechowy. Proszę pani o obraz. Dziękuję Radzie Parafialnej,
w restauracji sąsiedzi, dlaczego im dziękuję, to się jeszcze okaże, ale czynię to jakby na wyrost, troszkę na kredyt, ufam, że się nie zawiedziemy. Dziękuję także zespołowi Kalina z Ukrainy, który też będzie tutaj jeszcze przed nami występował. I co tu dużo mówić, drodzy bracia i siostry, tak mówię jak w kościele troszkę, ale tak to jest. Bo nie chodzi tylko tutaj o taki folklor, ale o przeżycia także duchowe. Wszystkim parafianom, przybyłym gościom za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Dzieciom, oczywiście narratorom, no i tym, którzy się wcielili, no niezbyt takie trochę chlubne role, ale cóż, tak to też jest. Dla wszystkich bardzo proszę o rękę brawa. Orszak Trzech Króli w tym roku jest już z kolei trzecim orszakiem. Jest już taka pomału tworząca się tradycja. Każdego roku jest on przygotowywany, dodawane są nowe elementy i przez to staje się bogatszy i są angażowani, większa ilość osób jest w to zaangażowana, no w zależności od tego, jaka jest długa trasa, jak bogaty jest program. Jak liczna parafia? Nasza parafia liczy ponad 2200 osób. Czyli liczebnie to tak dość sporo tych uczestników tej uroczystości. Na pewno jest, daje się zauważyć to, że każdego roku uczestników przybywa, a zwłaszcza rodziców z małymi dziećmi, którzy oczywiście są uczestnikami, mając też no, przygotowywane są specjalne śpiewniki, korony, jak przystało na Orszak Trzech Króli i też no, kto może pewne jakieś tam stroje, które też ze sobą przynosi. Chciałbym wszystkim parafianom życzyć takiego bardzo głębokiego pokoju serca i żeby przez takie różne przeżycia nie tylko ściśle liturgiczne w kościele, bo to się rozumie, ale takie też wydarzenia, które polegają na wyjściu z kościoła, jak chociażby to dzisiejsze, czy każde inne, przyczyniało się do integrowania naszej wspólnoty, integrowania lokalnej społeczności, a przez to budowanie wspólnego domu. Tego chciałbym życzyć na ten rok. Bóg zapłać. Gwiazda nam wskazała drogę, którędy iść trzeba, tam gdzie święte dziecię leży, król ziemi i nieba. Boże Synu w biednej stajni, położonym żłobie, chcemy dzisiaj hojne dary złożyć tutaj Tobie. Przyjmij złoto, Królu Świata. Przyjmij kadzidło Boże. Tyś Bóg, człowiek, ja Tobie w darze mirrę złożę. Żyj mi dać Pana,
Oh,
Dziękujemy bardzo.